2 lutego w Lubaniu wystąpił kabaret moralnego niepokoju. Po występie Robert Górski i Przemysław Borkowski udzielili wywiadu naszej stacji. Wystąpiliście dzisiaj w Lubaniu z nowym repertuarem. Skąd czerpaliście pomysły na ten program? Tak jak zwykle z życia, bo przydarzają nam się różne dziwne rzeczy. Czasami także zwykłe rzeczy, które opowiadamy w dziwny sposób. I to są główne źródła inspiracji. No, jeden sketch taki właściwie wiodący, powiedzmy, nie, jest takie słowo, o dzieciach po prostu, bo mamy sami takie dzieci, które powoli dorastają, więc pojawiają się razem z tymi dziećmi pewne kłopoty, ponieważ nie dajemy sobie rady ani z tymi dziećmi, ani z tymi kłopotami. Postanowiliśmy zrobić z tego sketch i przynajmniej w ten sposób oswoić i rozbroić to zagrożenie. Inna sprawa to na przykład, co my tam jeszcze mamy w programie? A, na przykład przecież w życiu rodzinnym istnieje trwały konflikt między kobietą a mężczyzną, między żoną a mężem o temperaturę w mieszkaniu. Mężowi zawsze jest zimno, kobiecie zawsze jest gorąco. I odwrotnie. Znaczy nie odwrotnie. Odwrotnie. Tak? Nie odwrotnie. No więc właśnie takie proste rzeczy są zabawne, bo nam się wydaje, że tak się dzieje tylko u nas, a tak dzieje się we wszystkich domach, więc to między innymi niechcący, co prawda, ale uświadamiamy ludziom, że każdy z nas jest nieszczęśliwy i szczęśliwy w ten sam sposób. Tym razem było bez polityki. Dlaczego? No, bo się trochę boimy tej polityki. Nie, mówiąc poważnie, raczej w występach kabaretowych naszych staramy się tej tematyki unikać. Choćby dlatego, że prawdopodobnie na widowni również są przedstawiciele różnych opcji politycznych. Nie chcemy się z żadnej wyśmiewać i nie żadnej obrażać. Chcemy, żeby wszyscy nas lubili, bo mamy słabe charaktery i lubimy, jak nas ludzie lubią. Poza tym tej polityki jest tak całe mnóstwo. Ja na przykład nie mam telewizora, bo już mnie to zmęczyło. Nie oglądam ani TVP Info, ani TVN24, bo już mam tego dosyć, boli mi od tego po prostu głowa, jest mi niedobrze. Więc pomyślałem sobie, że być może inni też tak mają. Dlatego jak przychodzą na nasz występ, chcieliby sobie zrobić wolne od tego tematu, od tej tematyki. Jest tyle fajnych, ciekawych tematów. Polityka zmienia się tak szybko i ta władza, o której dzisiaj mówimy, za chwilę będzie inna. Ta inna, potem będzie jeszcze inna. Więc nie warto sobie zawracać tym głowy. A ja chciałam jeszcze zapytać, tam na tej scenie politycznej jest tak śmiesznie. Nie myśleliście, żeby się zamienić jakoś rolami? Nie. Nigdy w życiu. Nie, nie. Nasza kariera trwa już 25 lat. Niech mi pani pokaże. Właśnie dzięki temu. Właśnie dzięki temu. Niech mi pani pokaże polityka, który tyle się utrzymał na topie. Słusznie. Putin. Pan, ja się mogę pogadać, ale... Chcieliśmy się wprowadzić dyktaturę kabaretową. Tak, bardzo dobrze czujemy się w rolach, które przyjęliśmy 20 parę lat temu i nie zamierzamy tego zmieniać. Rozpoczęliście takim sketchem dotyczącym Lubania. To zawsze jest tak, że w mieście, w którym występujecie, rozpoczynacie takim sketchem? Pan w zasadzie rozpoczął. No tak, bo my już graliśmy wszędzie, tak naprawdę, no, ponieważ już gramy parę lat, więc za każdym razem przyjeżdżamy sobie i przypominamy, kiedy tu graliśmy ostatnio i przypominamy sobie najczęściej, patrząc na garderobę, tak, czy pamiętamy to miejsce, czy nie, więc Lubań pamiętamy. No i zawsze to jest miło, tak, jak się coś zrobi specjalnie dla tej konkretnej publiczności. To nie jest wielki wysiłek, a przynajmniej tak ludzie mają, widownia ma wrażenie, że jednak coś specjalnie dla nich zrobiliśmy. Więc myślę, że to jest bardzo miłe. Potem miłe jest otrzymywanie oklasków za to wszystko, więc to ma sens i będziemy tak robić. I to znowu być może tajemnica naszego długiego istnienia, że nie narażamy się ludziom, wręcz przeciwnie, robimy im frajdę, ale w sumie po to jest kabaret. A ja jeszcze chciałam zapytać, jak to jest z Państwa sceny, widok na publiczność, czy na przestrzeni tych 25 lat ludzie mają bardziej poczucie humoru, większe czy mniejsze, czy tak samo w większych miastach, żebyście Panowie porównali, czy w takich jak Lubań? Na przestrzeni lat trudno powiedzieć. Chyba się nie zmieniało jakoś tak specjalnie. Natomiast możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że w Polsce nie ma specjalnych podziałów geograficznych na to, na ludzi, którzy się mają większe poczucie humoru albo mniejsze. To mniej więcej jest tak samo wszędzie i też nie zależy za bardzo, czy to jest miasto duże, czy małe. Ludzie się śmieją z tego zazwyczaj samego, konkretnie mówiąc z obyczajówki, z jakichś relacji damsko-męskich, z tego, co widzą także u siebie w domu. A to są rzeczy uniwersalne, niezależne
niezależnie od wielkości miasta czy od regionu. Czyli 20 lat tam tak samo i teraz. Tak, chcę powiedzieć, że generalnie ludzie się nie zmieniają, czy wolno się zmieniają, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Na szczęście, a to na pewno dobrze, zmieniają się garderoby i domy kultury i drogi, bo to zdążyliśmy zauważyć przez te lata naszego istnienia, że coraz, jest coraz lepiej z tym wszystkim, że nam się przyjemniej gra. Wobec tego ludzie też są beneficjentami naszego lepszego samopoczucia, bo nam się lepiej występuje na scenie, bo te domy kultury są coraz to bardziej okazałe, odświeżone, wyremontowane, nowe. Więc bardzo mi się podoba to, że natura ludzka bywa niezmienna, ale garderoby wręcz przeciwnie. I jeszcze na koniec nie sposób nie zapytać o ucho prezesa. Czy państwo z tego tytułu, panowie, mieliście jakieś, nie wiem, problemy? No ja miałem... Prześladowania polityczne. No czy ja miałem pewien problem, pewne prześladowanie, bo kiedyś mój tata zadzwonił do mnie o 10:00 i powiedział, że wszyscy na działkach mówią, że Robert zwariował, bo tak atakować prezesa, dlaczego? Przecież on chce dla Polski dobrze. Zakładam, że oczywiście, że tak. Więc nie wiem, dlaczego na tych działkach wszyscy się wtedy na mnie tak rzucili i tata mnie ochrzanił, więc przez tydzień nie dzwoniłem do niego, bo pomyślałem sobie, co... Będę dzwonił do niego, jak ma mnie znowu ma mnie opieprzyć. Poczekałem, aż przejdzie, przeszło mu i znowu dostaję od niego słoiki z ogórkami, wszystko gra. Drodzy państwo, drogie panie, drodzy panowie, drodzy... I osoby o nieokreślonej płci, bo tych jest coraz więcej. Tak, ale chciałem raczej powiedzieć o osobach niedorosłych. U nas na kamerecie taki Rafał, prawda? No, to się kiedyś Rafał. Ale przecież nie będziemy pozdrawiali Rafała dla telewizji Lubań. No tak, chciałem taki przykład przedstawić. Taki, że... Cicho! Bardzo serdecznie wszystkich państwa pozdrawiamy. Pozdrawiamy widzów telewizji Lubań. O różnych możliwych płciach. Już, będę się tego trzymał. Już daj spokój.